Dobiegają powoli końca prace remontowe na placu Rycerskim. Termin remontu może się jednak przedłużyć ze względu na dodatkowe prace, które musiały zostać wykonane. Na placu ma powstać duży parking dla odwiedzających w Śródmieście, ponieważ w okolicach rynku ruch kołowy ma być ograniczony. Wartość prac wykonanych na placu Rycerskim to około 6 milionów złotych. Trwają już ostatnie prace wykończeniowe na placu Rycerskim, gdzie docelowo ma powstać 130 miejsc parkingowych. Również zapewniony będzie ciąg komunikacyjny od ulicy Niemanowskiego, od placu Magistrackiego i oczywiście od ulicy Rycerskiej. Termin ukończenia prac mija 30 listopada, jednak prawdopodobnie prace potrwają nieco dłużej. Z uwagi na to, że były dodatkowe prace podziemne wykonywane, prawdopodobnie ten termin zostanie przesunięty. Jeszcze nie znamy końcowego terminu wykonania tego placu. Zakończenie remontu oznacza, że wkrótce ruszą w Śródmieściu kolejne prace. Wkrótce również rozpocznie się przebudowa placu Magistrackiego, jednak harmonogram tych prac ściśle powiązany jest z placem Rycerskim. Dopiero po ukończeniu placu Rycerskiego będzie zmiana tutaj komunikacyjna na placu Magistrackim i te prace zostaną rozpoczęte. Remont placu Magistrackiego rozpocznie się od przeniesienia rzeźby Ryszarda Waldemara Zamorskiego Akt z fontanny na nowe miejsce, które na razie pozostaje niespodzianką. Nie wiadomo jeszcze, czy plac Magistracki zostanie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego, czy nie. Prawdopodobnie będzie to przedmiotem konsultacji z mieszkańcami. Wraz z remontem placu Magistrackiego również zmieni się układ komunikacyjny tutaj na tym placu. A to oznacza, że nawet jeśli nie będzie całkowitego zamknięcia tego miejsca dla samochodów, ruch kołowy na placu Magistrackim na pewno zostanie ograniczony.